Dzień dobry, kłania się Zbigniew Bartuś, jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu, a w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozmawiam z profesor Agnieszką Fłoń-Dominczak, bardzo mi miło pani profesor. Dzień dobry. Gorący temat, w gorącym czasie. Rozmawiamy o tym, jak szybko Polska goni kraje Unii Europejskiej w różnych obszarach. Zdefiniowaliście 7 w świeżutkim swoim raporcie tych obszarów. Polacy mają, zacznijmy od tego, że mają takie poczucie wielkiego sukcesu, przynajmniej niektórzy z nas. To wynika ze skoku z bardzo niskiego poziomu do relatywnie niezłego poziomu, ale spróbujmy obiektywnie, naukowym okiem spojrzeć, no, gdzie jesteśmy w tych różnych obszarach, gdzie jesteśmy bliżej, a gdzie jeszcze nam daleko. Tak, znaczy prezentujemy już po raz kolejny, właściwie trzeci wskaźnik ketchup, który powstał w takiej refleksji, że no jednak wejście do Unii Europejskiej, integracja w Europie związana była z tym, że mieliśmy pewne aspiracje do dogonienia w naszych warunkach życia, w jakości życia tych, którzy mieszkają w tej Europie Zachodniej, tak to nazwijmy. I właśnie 3 lata temu pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zobaczyć, jak my doganiamy, bazując nie tylko na jakichś przekonaniach, intuicjach, tylko z perspektywy różnego rodzaju obszarów działania. I tutaj faktycznie z badaczami Szkoły Głównej Handlowej pomyśleliśmy, żeby spojrzeć na te różne obszary i zdefiniowaliśmy ich 7. To są dochody i deprywacja materialna, rynek pracy, edukacja, zdrowie, warunki mieszkaniowe, transport, mieszkalnictwo, ochrona środowiska, więc takie, no, które gdzieś tam nas dotykają. Jasne, w bardzo, bardzo bezpośrednio. I właśnie z perspektywy wskaźników, które możemy mierzyć, które możemy obserwować w tych krajach, sprawdzamy, jak ta sytuacja wygląda. No dobrze, mówi pani, wymienia pani te obszary. Wydaje mi się, że coś takiego jak deprywacja materialna, czyli takie niezaspokojenie potrzeb, tak? Że to przynajmniej część z nas, jak spojrzymy sobie na dochód rozporządzalny i te możliwości przeciętnej polskiej rodziny, że to się wydaje, że tutaj powinniśmy najszybciej gonić, albo przynajmniej poczucie, że gonimy. Czy rzeczywiście tak jest, czy w którym obszarze rzeczywiście gonimy? Faktycznie w tym obszarze dochodów i deprywacji materialnej wypadamy bardzo dobrze, bo trzeba pamiętać, że w dochodach liczy się nie tylko to, ile zarabiamy, powiedzmy, w euro, bo tutaj faktycznie nadal odbiegamy nadal gonimy od Unii Europejskiej, tak? Ale jeżeli uwzględnimy poziom siły nabywczej, to tutaj te nasze wskaźniki są bardzo dobre, zarówno w odniesieniu do krajów czternastki, czyli tych krajów, które były w Unii Europejskiej przed nami, jak i krajów trzynastki, czyli tych, które dołączyły do Unii Europejskiej wtedy, kiedy my lub później. Więc widać, że akurat w tym obszarze, i to jest jedyny obszar, gdzie my przeganiamy wręcz i te kraje starej i nowej Unii, we wszystkich pozostałych pewien dystans do krajów starej Unii i także do wszystkich 27 krajów mamy. Ja nawet widziałem takie badania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który nie publikuje nie tylko dane za poprzednie lata, ale takie estymacje na najbliższe lata, że na ten rok, to gdzieś tam w przyszłym roku nawet poziom Japonii, jeżeli chodzi o parytet siły nabywczej, osiągniemy, więc to może być poczuciem naszego, tak jak powiedziałem, zadowolenia części obywateli. Gdzie odstajemy? Gdzie odstajemy? Chyba najmocniej odstajemy w edukacji, czyli jednak nadal, jeżeli popatrzymy na te wskaźniki, które dotyczą edukacji, w sensie uczestnictwa w edukacji, bardziej może uczestnictwa w osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Tutaj to jest nasza pięta Achillesowa. To, gdzie mamy dobre wyniki, to jest to, jak dużo osób relatywnie młodych w wieku 30-34 lat osiągnęło wykształcenie wyższe tutaj. Mamy wysokie poziomy, stosunkowo mało osób rezygnuje wcześniej z edukacji, więc to są te dobre wskaźniki. Odstajemy też, jeżeli chodzi o liczbę patentów w porównaniu do krajów przede wszystkim czternastki, która była w Unii przed nami. Też jeżeli chodzi o udział osób pracujących w sferze badań i rozwoju. Czyli tutaj ewidentnie mamy sporo do doganiania. Brakuje nam też w zdrowiu. Tutaj też widzimy, że te deficyty związane z tym, jak zdrowi jesteśmy, jakie jest nasze dalsze trwanie życia w zdrowiu w porównaniu znowu przede wszystkim do krajów czternastki,
tam nam brakuje. Czyli osiągnęliśmy sukces i faktycznie przez te lata od 2010 roku do 2020 to była pierwsza edycja wskaźnika. Tu widzimy bardzo wyraźny postęp, ale już jak obserwujemy z roku na rok te zmiany, nie ma to one dynamiki. Nie są aż tak bardzo dynamiczne, ale też tego się nie spodziewamy. Natomiast to, co jest warte podkreślenia, to to, że w tym roku faktycznie troszeczkę ogółem rzecz biorąc dystans zmniejszyliśmy. No ile te czarne łabędzie, które nam nadleciały, jak to czarne łabędzie znienacka, prawda? I zaskoczyły nas z tymi ciężkimi kryzysami, nie tylko nas, no bo też inne kraje, zwłaszcza w sferze zdrowia, prawda? Ale też zdezorganizowały nam życie, pracę, edukację, prawda? No mówimy o całej grupie młodych ludzi, którzy w zasadzie nie wiadomo, jak są wyedukowani i nawet państwo zmniejszyło poziomy testowania tej wiedzy, żeby z obawy, że po prostu zbyt wiele osób tego nie zaliczy. I ludzie będą niezadowoleni w okresie wyborczym na przykład. Nie wiem, jaka była kalkulacja, ale chyba taka. I na ile te perturbacje, które nas spotkały, one mogły wpłynąć na ten wynik, na to doganianie? Bo z drugiej strony te inne kraje też miały problemy, prawda? Więc może łatwiej nam było gonić. Jak to wygląda w badaniach? Znaczy wskaźnik faktycznie jest wskaźnikiem relatywnym, więc my się odnosimy do innych krajów, więc tutaj możemy powiedzieć, że na tle innych krajów jesteśmy lepsi lub gorsi. Jeżeli chodzi o zdrowie, to faktycznie tutaj pandemia przede wszystkim dotknęła nas nieco mocniej. Ten wskaźnik dalszego trwania życia w zdrowiu pogorszył się u nas. Też mieliśmy dużą liczbę zgonów nadprogramowych. Ale już to odrabiamy, więc tutaj też widać, że jednak po pandemii powoli wracamy do normy. Jeżeli chodzi o edukację, to tak jak powiedziałam, tutaj różnie sytuacja wygląda. My nie uwzględniamy w naszym wskaźniku miary, która jest bardzo ważna i o której myślę warto wspomnieć. To są badania 15-latków, tak zwane badania PISA, które właśnie w tym roku opublikowane pokazały sytuację po pandemii i tutaj wszystkim się pogorszyło. To należy podkreślić, że no jednak gdzieś ta pandemia, nauczanie zdalne bardzo mocno wpłynęło zarówno na poziom wyników młodzieży, ale także na pogłębienie zróżnicowania. Natomiast u nas to pogłębienie było jeszcze większe, bo nałożyły się dwie rzeczy. Nałożyła się zmiana w systemie edukacji, co właściwie wszyscy badacze edukacji mówili, że to nie będzie dobra zmiana. Skrócenie okresu edukacji ogólnej do 8 lat, z 9 lat, czyli byłej podstawówki gimnazjum. Jednak bardzo mocno się odbiło w tym, że mamy wzrost osób takich, które osiągają najniższe wyniki i to jest bardzo mocne wyzwanie dla nas, żeby tutaj jednak doganiać te kraje, gdzie jest bardzo mocno postawiony nacisk na wyrównywanie szans. Ja na koniec zapytam o coś, o co naukowcy rzadko lubią być pytani, czyli czy da się wyciągnąć z tych trendów, z poprzednich raportów i z obecnego, jakieś wnioski na przyszłość, w których moglibyście powiedzieć decydentom, słuchajcie, musicie spełnić takie i takie warunki, żeby dynamika w danym obszarze była lepsza, żebyśmy osiągali lepsze wyniki, żebyśmy szybciej gonili Zachód, bo nawet takie piosenki były za moich młodych lat, gonić Zachód, śpiewaliśmy o tym, prawda, i gonimy, próbujemy. Te badania, jak sądzę, są po coś. SGH zawsze ma takie ambicje, a Dziennik Gazeta Prawna ma zawsze ambicje, żeby to wbić do głów, komu trzeba. No tak, znaczy sam wskaźnik jako taki, myślę, jest takim dobrym instrumentem, żeby pokazać, że tutaj mamy termometr, przykładamy, pokazujemy, gdzie ten dystans jest duży i faktycznie są takie obszary, na które warto zwrócić uwagę, mieszkalnictwo, edukacja, rynek pracy, gdzie też widzimy, że no, troszkę w niektórych obszarach ta dynamika u nas siadła, więc to jest taki sygnał, na który warto zwrócić uwagę. Żółte lampki, tak? Takie żółte lampki. No w przypadku edukacji to powiedziałabym, nawet już tak czerwona. W kierunku czerwieni się, się przemieszczamy. Natomiast to myślę zawsze pomaga, tak? Że jest gdzieś ten głos niezależny, głos naukowców, którzy bardzo wyraźnie mówią, słuchajcie, tutaj jest pewna sytuacja, na którą warto zwrócić uwagę, ale też warto podkreślić sukcesy. Jeżeli popatrzymy na transport i infrastrukturę, to tutaj widać bardzo wyraźny progres, który też cieszy i myślę, też go odczuwamy jeżdżąc łatwiej dojechać do Karpacza po drogach. Na przykład, tak? Łatwiej dojechać do Karpacza, w tym roku kolejny kawałek drogi z tunelem.
łatwiej się przemieszczać nie tylko do Karpacza, ale pomiędzy miastami. Kolej również zyskuje, kolej tak. Absolutnie zyskuje, więc latamy jak szaleni, prawda, też lotniska które, biją. Tak, które warto podkreślić. Bardzo dziękuję, to super, żeście to zrobili. Staramy się zasygnalizować teraz politykom, drodzy politycy, decydenci, weźcie sobie to do serca, zwłaszcza, że te czerwone lampki, ja myślę, że w edukacji ona jest fundamentem przyszłości rozwoju. To przypomnę banał, ale doskonale wiemy, że jeżeli chcemy budować gospodarkę opartą na wiedzy, to tym bardziej warto. Musimy inwestować i tak naprawdę inwestycje społeczne to jest to, co jest ogromną wartością. Że inwestycja to nie zawsze droga, nie zawsze budynek, to także to, co ludzie mają w głowach i trzeba mocno o tym pamiętać. Starzejemy się jako ludność, jako populacja, to oczywiście oznacza, że będzie ogromny nacisk na to, żeby więcej wydawać na te osoby starsze, które wymagają wsparcia w zdrowiu, w emeryturach, w opiece długoterminowej, ale nie możemy zapominać o tym, że należy inwestować w młodzież, należy inwestować w ich kompetencje, bo na tym tak naprawdę bazuje nasza przyszłość. Dokładnie tak. Bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję pani profesor. Moim gościem w studiu w Karpaczu była profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak.